Dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj na przepis, w którym pokażę, jak przygotować sernik, tym razem, uwaga, gotowany. Zapraszam! Zobaczcie zatem, co będzie potrzebne. Zacznę od spodu. A do jego przygotowania potrzebnych będzie 160 g herbatników, 40 g masła i 40 g migdałów. Polecam Wam takie w płatkach. I co ciekawe, tym razem możecie wykorzystać herbatniki, które się gdzieś Wam pokruszą, bo tutaj będziemy je kruszyć, żeby przygotować spód. A do masy serowej 1 kg twarogu sernikowego. 7 całych jajek, takich małych, jeśli większe, to wystarczy 6. Do tego 100 g cukru. Ja jak zwykle polecam cukier trzcinowy. 20 g cukru z prawdziwą wanilią, nie wanilinowego, to nie jest ten sam cukier. I sok wyciśnięty z jednej limonki. To teraz składniki na tą piękną dekorację, którą widzieliście, jest na wierzchu sernika. Co będzie potrzebne? Będzie potrzebna biała czekolada, 200 g, ona już jest połamana i tak ją trzeba połamać. Do tego śmietana, również 200 g, ale dobrze by było, żeby to była śmietana aż 36%, jak widzicie, ona jest bardzo gęsta. Do tego migdały. No tutaj tych migdałów jest dużo za dużo, one będą tylko do dekoracji potrzebnych, ich będzie około 50 g. Dwie limonki, a właściwie tylko skórka z nich otarta. Dobrze by było, żeby były takie intensywnie zielone. Czasami są takie jaśniejsze, jak na przykład ta, także takie bardzo intensywne zielone wybierajcie. I owoce do dekoracji. Właściwie mogą być dowolne, u mnie będą dzisiaj maliny i borówki amerykańskie. Składniki na ciasto już znacie, to teraz zobaczcie, co się jeszcze przyda. Miska, i to taka, którą będziecie mogli wstawić na przykład do garnka z gorącą wodą. Do tego, do pokruszenia ciasteczek, bardzo Wam polecam blender, który właściwie za Was to przygotuje. Miska do przygotowania masy serowej z czymś do mieszania. Ja tutaj akurat skorzystam, zobaczcie, z jednego urządzenia, wymienię tylko końcówki. No oczywiście blacha, do przygotowania ciasta musi być blacha. Patelnia do podprażenia migdałów, coś do mieszania. No i koniecznie taka tarka z drobnymi oczkami do starcia właśnie limonki. Znacie składniki na ciasto i wiecie, co jest potrzebne do jego przygotowania. Jeszcze nie powiedziałam Wam tylko o piekarniku, bo ciasto trzeba ugotować, więc ja będę dzisiaj gotować w piekarniku parowym i właściwie to już jest wszystko i ja zabieram się do pracy. Zaczynam od przygotowania spodu i ciastka, właściwie troszeczkę je już im pomogę, je pokruszę, przekładam do pojemnika i będę je rozkruszać takim małym nożem. Jest to bardzo wygodne. Kiedy ciasteczka są już, zobaczcie, bardzo drobno pokruszone, dosypuję do nich migdały w płatkach. Zamykam urządzenie. I znowu wszystko mielę, tym razem już krócej, około 10 sekund. Chodzi o to, żeby migdałów nie zmielić bardzo dokładnie, tylko tak troszeczkę. Teraz dodaję masło, ale nie mam łyżeczki. Łyżeczka już jest, dodaję masło. Jeśli masło jest miękkie, szybko rozmieszacie. Zamykam urządzenie i mieszam tak długo, aż wszystkie składniki się połączą. Zobaczcie, zmieniła się tutaj struktura tego właściwie proszku wcześniej. On się zrobił taki gęsty, przestał być sypki i to jest dobry moment, żeby przestać mieszać. I taką już, zobaczcie, masę ciasteczkową, tutaj jeszcze widać kawałki migdałów i dobrze, bo o to chodzi, przekładam od razu do foremki i ugniatam ją, możecie łyżką, możecie ręką, w miarę równomiernie na dnie blachy. A przygotowanie masy serowej jest równie proste, bo wystarczy przełożyć do miski ser, wsypać do niego cukier i rozmieszać, tak aby się cukier rozpuścił. Potem można dodać cukier z wanilią, to jest cukier puder, więc on już się na pewno rozpuści i dodawać do tego stopniowo jajka cały czas mieszając. Na końcu dolewam sok z limonki
i masa serowa jest już gotowa. Jest dosyć płynna, jak widzicie, ale to nie szkodzi. Ona za chwileczkę zacznie podczas gotowania tężeć. Przelewam ją do foremki, jak widzicie. No właśnie, foremka do gotowania w piekarniku parowym powinna być odpowiednia. To znaczy jaka? No na pewno nie ze zwykłej stali węglowej czy ocynkowanej. Powinna być zdecydowanie foremką emaliowaną po to, żeby zabezpieczyć ciasto i zabezpieczyć też foremkę przed działaniem pary wodnej o wysokiej temperaturze. I tak przygotowane ciasto wystarczy teraz tylko naprawdę włożyć do piekarnika parowego. O nic się nie muszę martwić. I powiem Wam, że to jest bardzo wygodna sprawa, bo ciasto się na pewno nie przypali. Wystarczy teraz tylko nalać do pojemnika wody. Włożyć na miejsce. Piekarnik zamykam. Włączam, nastawiając czas na 1 godzinę i 30 minut i uwaga, temperaturę nastawiam na 110 stopni Celsjusza. Jak to możliwe? Jest to możliwe, dlatego że piekarnik ma w środku jeszcze 3 grzałki, które spowodują utrzymanie tej temperatury 110 stopni Celsjusza. Ja mam 1,5 godziny wolne. Minęło 1,5 godziny gotowania się sernika. Teraz delikatnie uchylam drzwiczki piekarnika. Uwaga, buchnie para i niech on się studzi przy lekko uchylonych drzwiczkach. Kiedy sernik przestygnie na tyle, że będziecie go mogli wyjąć, nie parząc sobie oczywiście dłoni, możecie wyjąć go już z piekarnika i odstawić do schłodzenia, na przykład w kuchni. Potem, kiedy już jest na tyle chłodny, żeby można go było wstawić do lodówki, trzeba go wstawić na około 3-4 godziny, żeby stężał. I ja go za chwilę wstawię. Mija 4 godzina tężenia sernika w lodówce i to jest dobry czas, żeby zabrać się za przygotowanie tej górnej, pięknej warstwy, czyli polewy. Zaczynam od migdałów. Patelnię rozgrzewam na maksymalnej mocy kuchenki, bo będę podprażać migdały tak szybko, właściwie błyskawicznie, tylko po to, żeby pozbyć się z nich wilgoci, wyciągnąć ich wspaniały smak, ale nie uprażyć ich za mocno. Przesypuję wszystkie migdały, mimo że wszystkich nie użyję, ale dzięki temu będę mogła wybrać te najpiękniejsze. Pamiętajcie, aby podczas takiego podprażania cały czas mieszać, ale jednak bardzo delikatnie, żeby te delikatne płatki migdałów się nie połamały za bardzo. Gdy tylko poczujecie zapach prażonych migdałów, przerwijcie już podprażanie. Dlaczego? Dlatego, że potem zaczną się robić ciemne i już nie będą takie ładne, a akurat do tej polewy, do tej dekoracji powinny być jasne. One są już chrupiące i pyszne i żeby przerwać prażenie, przesypuję je z gorącej patelni do zimnej miski. Do garnka wlałam na dno około 2 cm gorącej, nie wrzącej wody. Przykrywam ten garnek, tą wodę miską, tak aby dno było zanurzone w gorącej wodzie i wykorzystując ciepło palnika, na którym przed chwilą podprażałam migdały, przygotuję teraz polewę. Czyli będę rozpuszczać białą czekoladę i dołożę do niej śmietanę. Teraz powoli wszystko mieszając, uzyskam jednolitą, gładką masę. Gdy tylko czekolada rozpuści się całkowicie w śmietanie i zobaczcie, jest taka gładka masa, zdejmuję miskę z gorącej wody i odstawiam do ochłodzenia. Ponieważ taka polewa z białą czekoladą jest bardzo słodka, trochę ją trzeba przełamać i nadać jej charakteru i będzie to limonka, a właściwie skórka otarta z 2 limonek. Dodatkowo te fragmenty skórki będą pięknie wyglądały w tej polewie. Skórkę po prostu ścieram dokładnie, tylko tą zieloną część z 2 limonek. I proszę bardzo, gotowe. Oczywiście nie zapomnijcie tych limonek przed ścieraniem z nich skórki porządnie umyć. Możecie nawet umyć z detergentem i jeszcze najlepiej do tego sparzyć. I teraz póki jest świeża, dodaję ją do masy z białą czekoladą.
wszystko dokładnie mieszam. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda i jest już gotowa. Teraz się mogę zabrać za sernik, a właściwie zobaczcie, postawiłam miskę i na tej misce dopiero ustawiam sernik. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę będę oblewać tą masą z białej czekolady i już limonki brzegi sernika, ale najpierw muszę zdjąć tutaj tą zewnętrzną, boczną część tortownicy i w tym celu delikatnie okrawam nożem przy brzegu. I teraz przy pomocy takiej właśnie szpatułki silikonowej będę nakładała tą polewę na brzeg tortu. Spróbuję to zrobić od tej strony, żebyście widzieli, jak to wygląda. Taka nałożona przez Was masa nie tylko pozwoli Wam zakryć wszelkie nierówności, które powstają podczas czy właśnie pieczenia, czy tak jak tutaj gotowania ciasta, będzie wyglądać pięknie, ale przede wszystkim w przypadku tego sernika gotowanego pozwoli zachować jego wyjątkową wilgotność. I jeśli lubicie ciasta wilgotne, to tylko te gotowane na parze, szczególnie serniki. Te, które są pieczone, nigdy tej wilgotności aż takiej dużej nie uzyskają. Brzegi mam już właściwie chyba wszystkie uzupełnione, to nakładam na górę. I teraz mogę dekorować, póki jeszcze masa nie zastygła, płatkami migdałów. A teraz pora na owoce. I oto sernik, który myślę, że z powodzeniem może udawać tort, jest gotowy. Jak widzieliście, jego przygotowanie nie jest ani trudne, ani skomplikowane, natomiast jest czasochłonne i wymaga od Was cierpliwości podczas tych wszystkich etapów schładzania. No właśnie, teraz kolejny etap schładzania. Ta polewa, która jest na wierzchu, też powinna zostać schłodzona przez minimum godzinę w lodówce. Ale obiecuję, że po tym schłodzeniu pokażę Wam, jak wygląda w środku. A teraz życzę Wam smacznego i zróbcie sobie taki pyszny sernik. Do zobaczenia!